Dobrze, startujemy z Septuagintą. Chciałbym, aby rozpoczęcie, to znaczy, inaczej to sformułuję, rozpocznę i zakończę pewnym skrótem tego tematu. Skrót sformułuję jako odpowiedzi na najprostsze pytania. Spójrzcie. Co? Septuaginta to zbiór wielu starożytnych pism żydowskich, które zostały przetłumaczone na język grecki z języka hebrajskiego i aramejskiego, w których to językach one powstały, oraz takie pisma żydowskie, które zostały napisane od razu po grecku. To jest bardzo ważne. Proces ich tłumaczenia lub pisania bo jeśli po grecku to był to proces pisania, a nie tłumaczenia, przebiegał przez około 350 lat, od roku i tutaj powiem dla takiego uproszczenia minus 250 do plus 150. Przebiegał w Aleksandrii w Egipcie i w jej okolicach. Większość tego zbioru stanowi Biblia hebrajska, którą dziś nazywamy Starym Testamentem. Oraz inne pisma, Biblia hebrajska, oraz inne pisma. Nazwa Septuaginta i to jest istotne została zaczerpnięta z pewnej legendy dotyczącej jej tłumaczenia, długo ewoluowała w czasie, a w tej prostej formie Septuaginta jest stosunkowo nowa. Przez setki lat nie funkcjonowała. To, no informacja nie jest dobra. Nie wiemy, kto przetłumaczył te pisma na język grecki lub kto je już po grecku, część z nich, napisał. Ale okres tworzenia zbioru jest tak długi, pamiętacie, minus 250 plus 100, że robiło to z pewnością kilkanaście pokoleń tłumaczy i autorów. I trzecie pytanie. Po co? Septuaginta powstała z kilku powodów. Podboje Aleksandra Wielkiego uczyniły język grecki najpopularniejszym językiem mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. To jest pierwszy powód, bo na grecki zostało to przetłumaczone. I drugi, główny. Żydzi. Szczególnie ci w Aleksandrii, byli zainteresowani tłumaczeniem swoich pism na język grecki, gdyż potrzebowali ich do celów prawnych, liturgicznych i w celu wzmocnienia znaczenia swojej kultury, tym bardziej, że sami coraz częściej nie mówili już po hebrajsku. I oczywiście tak jak obiecałem, będziemy rozszyfrowywać, dlaczego dla celów prawnych, dlaczego dla celów liturgicznych. I dlaczego mogło to też posłużyć dla wzmocnienia żydowskiej kultury? No, i teraz coś, co jest chyba najważniejsze dla nas, bo pewnie to była też motywacja, żebyście się tutaj dzisiaj zebrali: czyli dlaczego mamy coś wiedzieć o Septuagincie? I tutaj pozwoliłem sobie sformułować to w trzech punktach. Septuaginta. Udostępniła i interpretowała Biblię hebrajską Żydom i Poganom współczesnym Jezusowi. Zwróćcie uwagę na ten czas. I położyła fundament pod głoszenie Ewangelii całemu ówczesnemu światu. Będziemy to też rozszyfrowywać. Drugi powód, dla którego powinniśmy coś wiedzieć o Septuagincie. Septuaginta silnie wpłynęła na autorów Nowego Testamentu. I trzeci powód, już całkowicie współczesny, dosłownie ostatnie lata: Septuaginta wpływa i to coraz bardziej na dzisiejszych tłumaczy Starego Testamentu, wspomagając tłumaczenia z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego i aramejskiego. Mówimy oczywiście o Starym Testamencie. No to spróbuję teraz, zgodnie z obietnicą. Rozszerzyć te informacje zawarte w powyższym skrócie, odpowiadając na 10 postawionych przez siebie samego pytań. Bardzo ważne pytanie, bo jak tam spotykam się z jakimiś wykładami na temat septuaginty, to właściwie to jest bardzo często coś, co ci prelegenci mówią, dlatego że to jest bardzo istotne. Czyli czym nie jest? A czym jest Septuaginta? Od tego warto zacząć. Otóż Septuaginta. Yy, przepraszam, Septuaginta nigdy nie była i nie jest jedną rzeczą. Powiem to tak najogólniej. Nigdy nie była i nie jest jedną rzeczą. Septuaginta jest zbiorem ksiąg żydowskich, zapisanych w popularnym języku greckim koine, a ta nazwa koine oznacza po prostu wspólny w języku greckim kojne języku używanym mniej więcej od roku minus trzysetnego do około plus sześćsetnego, a pisma te zostały przetłumaczone przede wszystkim z języka hebrajskiego, niektóre z języka aramejskiego, a niektóre zostały napisane, to co już mówiłem, od razu w języku greckim. I teraz uważajcie, jakby tej różnorodności, czyli z czego były tłumaczone, i że niektóre zostały zapisane od razu po grecku, jakby tej różnorodności w Septuagincie było jeszcze mało, to zostały one przetłumaczone lub napisane na przestrzeni około 350 lat. Jeszcze raz dla zapamiętania powtarzamy, od minus 250 do plus setnego i co w związku z tym oczywiste nad ich tłumaczeniami lub nad ich pisaniem pracowało wiele pokoleń. Autorów. Czyli wiecie już, czym nie jest Septuaginta, nie jest jedną rzeczą. I czym jest, czyli jest tym, co powiedziałem. Zbiorem pism tłumaczonym z hebrajskiego, z aramejskiego lub napisany, napisanych w języku greckim wielu autorów i wielu tłumaczy. Jedno, co wydaje się wspólne. Dla tej różnorodności związanej z Septuagintą, to okolica, w jakiej najprawdopodobniej prowadzono wszystkie te prace w tym długim okresie, o którym mówiłem, a, na, a mianowicie jest to miasto Aleksandria w Egipcie i jej bliższe i dalsze okolice, z których konkretnym ważnym miejscem jest wyspa Faros. Ja wam powiem, że jak pierwszy raz zobaczyłem ten obrazek, rycinę, czy nie wiem w ogóle kto i kiedy to narysował, zresztą tych obrazków Aleksandrii jest dużo w internecie, no to byłem zszokowany, powiem szczerze. Dlatego, że no, spójrzcie na skalę tego miasta. Było to trzecie miasto Imperium Rzymskiego po Rzymie i Antiochii. Miasto no niezwykle... Mocne w, 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 w kulturze i w imperium rzymskiego. Drugie pytanie, na które chcę odpowiedzieć. Z jakich manuskryptów tłumaczono na język grecki księgi Septuaginty? Nie wytłumaczyłem jeszcze jednej rzeczy. Te, to, to takie LXX to będzie wytłumaczone za, za kilka slajdów, być może za pięć, może za 10. Ale pewnie wiecie, że to jest to samo. To jest to Septuaginta, jest to 70. A dlaczego 70? To za chwilę się dowiecie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. No i odpowiedź jest następująca. Nie da się dzisiaj dokładnie określić z czego, to znaczy z jakich manuskryptów hebrajskich i aramejskich dokonywane były tłumaczenia do Septuaginty. Jaki jest język tłumaczenia Septuaginty? To już było wspominane, jeszcze raz to dla utrwalenia powiemy, że jak pamiętamy, Septuaginta używa popularnego języka greckiego, koine, czyli język wspólny. Ale w związku z faktem, że miał on posłużyć do przetłumaczenia tak odmiennego języka jak język hebrajski, to język grecki, koinę. Ten język koine, grecki, koine septuaginty, jest bardzo specyficzny. Język grecki kojne, i w ogóle kojne będąc uboższa od hebrajskiego, rozumiecie? Mamy hebrajski oryginał, który jest dużo bogatszy w słowa. I kojne będąc uboższa od hebrajskiego, została wyposażona w nowe słowa. i charakteryzuje się licznymi hebraizmami. I dlatego trwa spór między badaczami jak bardzo język Septuaginty odbiega od tej prawdziwej koiny używanej wtedy, powiedzmy te 250 lat temu, 250 lat przed Chrystusem. Na co dzień oczywiście mówimy tutaj o tych pierwszych księgach, które zostały przetłumaczone. I teraz uwaga, również ta wielka przestrzeń czasowa, 350 lat tworzenia tego dzieła uwidacznia rozwój samego języka kojny i wpływa na język poszczególnych ksiąg. Księgi tłumaczone bądź pisane później charakteryzują się już znacząco innym językiem kojny niż te pierwsze. Poszczególne księgi zbioru, które dzisiaj razem nazywamy Septuagintą, a dlaczego tak jest, to zaraz do tego dojdziemy, różnią się również i to znacząco pod względem stylu tłumaczenia. Niektóre z nich tłumaczone są według idei tłumaczenia dosłownego, czyli niemal słowo hebrajskie za słowo greckie. Na czym cierpi gramatyka grecka i zrozumienie tekstu. Natomiast inne księgi z tego całego zbioru są tłumaczone według idei oddającej raczej znaczenie. I teraz uwaga, a jeszcze inne posuwają się niemal do parafrazy tekstu oryginalnego. Czwarte pytanie brzmi, jaka jest ewolucja nazwy Septuaginty, czy tego LXX-70? Otóż nazwa Septuaginta przyjęła się jako opis całego zbioru dopiero relatywnie niedawno. Samo słowo oznacza po łacinie 70 i dlatego często również w tym naszym materiale zastępowane jest rzymską liczbą 70, która się pisze tak jak widzicie LXX, czyli rzymskim liczebnikiem 70. Chcę was zapewnić, że w, w, w połowie pierwszego wieku naszej ery y, apostoł Paweł na pewno nigdzie nie zwrócił się do swojego brata Sylasa: Bracie, Sylasie, nie wiesz przypadkiem, gdzie leży moja septuaginta? To było niemożliwe. Nikt wtedy y, nie traktował jeszcze w ogóle zbioru tych ksiąg y, jako coś. Jednego zebranego w jedno, nie było to całkowicie uformowane, a już na pewno cały ten zbiór nie był w ten sposób na nazywany. Także apostoł Paweł nie mógł myśleć o tym czymś, o czym my teraz mówimy jako o Septuagincie. Jakkolwiek istnieje konsensus co do tego, że jako pierwszy. Przetłumaczony został Pięcioksiąg Mojżesza. I to właśnie tłumaczenie Pięcioksiągu, właśnie tłumaczenia Pięcioksiągu dotyczy legenda, która przyczyniła się do powstania nazwy Septuaginta. Otóż legenda ta pochodzi, czy została ukuta na podstawie listu Arysteusza. To imię jest raczej imieniem tytularnym, wymyślonym, a nie jest to faktyczny autor listu. Tak przynajmniej twierdzi większość badaczy. Choć ten czy inny autor listu pisze do swojego brata, które imię, którego imię brzmi w tym liście Filokrates. A list ten, a raczej dzieło literackie, pisane prozą, pochodzi z, z roku około 125 przed naszą erą. Zwróćcie uwagę, jak szybko po napisaniu, znaczy po przetłumaczeniu pięciu książek. Pamiętacie minus 250, a tutaj minus 125. Czyli teraz spróbujmy to umieścić w czasie, kiedy Arysteusz napisał, czy list sygnowany tym imieniem kiedy wszedł do obiegu, zaczął być znany. Było to trochę więcej niż 100 lat od domniemanego powstania pierwszego, pierwszej partii tłumaczenia Septuaginty, dotyczyła ona pięcioksiągu i jest to tak samo trochę więcej niż 100 lat od przyjścia Pana Jezusa, tak? w środku, między tymi dwoma wydarzeniami w którym to liście autor wspomina króla egipskiego Ptole, Ptolemeusza II jako inicjatora tego tłumaczenia, która to inicjacja wynikała m.in. z królewskich ambicji rozbudowy zawartości Biblioteki Aleksandryjskiej. Tu możemy powiedzieć, że na pewno Biblioteka Aleksandryjska w czasie Imperium Rzymskiego była największa. Była największa na świecie, a oczywiście, automatycznie przede wszystkim największa w Imperium Rzymskim. I ów autor tego listu wspomina o wysłanych z Izraela na prośbę króla 72 starszych po 6 z 12 plemion Izraela, którzy w ciągu 70 dni przetłumaczyli cały pięcioksiąg Mojżesza. Na język grecki. Zaś, między innymi, bo to, co zaraz powiem, jest wspominane również w innych miejscach, w innych pismach starożytnych, zaś, między innymi, inny znany Żyd, Filon z tejże Aleksandrii, z I wieku, tutaj widzicie, w jakich latach żył, dodaje do tej informacji z listu to, że tłumacze niezależnie od siebie, identycznie przetłumaczyli pięcioksiąg Mojżesza i tutaj za chwilę wam zacytuję to pisze tak: prorokowali tak, jakby Bóg wziął w posiadanie ich ducha, każdy nieróżnymi słowy, ale wszyscy takimi samymi słowy. I teraz na następnym slajdzie macie cały ten cytat, tutaj przy postaci Filona. Dziś rzadko kto traktuje tę historię poważnie. Legenda ta miała raczej charakter celowej propagandy, o celu której za chwilę. Wydaje się, że wobec zróżnicowanego podejścia Żydów do tego tłumaczenia czyli my będziemy używali tutaj już z naszego punktu widzenia nazwy Septuaginty czyli wobec zróżnicowanego podejścia Żydów do Septuaginty Teraz uwaga, których szczególnie, szczególnie tych z diaspory z Babilonu, jak i z samej Jerozolimy, którzy częściej znali język arameński, a nie grecki. Jak w Aleksandrii, Aleksandra i, i w zasadzie reszta basenu Morza, Morza Śródziemnego to było królestwo języka greckiego, natomiast właśnie Jerozolima i terytorium. Poprzedniego królestwa Babilonu, języka aramejskiego. Tak więc propaganda ta, o której wspomniałem, miała na celu podniesienie rangi tego tłumaczenia i w pewnym sensie przeciwstawienie się tej krytyce, która płynęła z Jerozolimy i z Babilonu. I cel miała taki, żeby, żeby Żydzi uznali to tłumaczenie również w innych regionach a nawet jak widzieliście tutaj w tym fragmencie, który cytowałem, celem było uznanie tego tłumaczenia przez Żydów w innych regionach, a nawet zasugerowanie jego ponadnaturalnego natchnienia. Słyszeliście to w tym cytacie. Filon uwiecznił również w swoich pismach fakt który możemy przyjąć, że był prawdziwy, bądź też propagandowy, tego nie wiemy, że Żydzi pielgrzymowali na wyspę Faros jako, jako do miejsca, które dało im ten nowy skarb dla ich religii i kultury. I faktycznie po liście Arysteusza, według dostępnych historycznych źródeł, fala krytyki faktycznie zmalała. Czyli odniósł on skutek. Ale dla Arysteusza i takich jak on, Septuaginta nie była już tylko przekładem. To jest bardzo istotne. Septuaginta nie była już tylko przekładem, ale w pewnym momencie stała się jakby drugim nowym stworzeniem Biblii, Biblii greckiej. Ale dla nas dzisiaj oczywiście najważniejszym skutkiem listu Arysteusza jest dzisiejsza nazwa całego zbioru, czyli Septuaginta. Do wzmocnienia znaczenia i rangi Septuaginty przyczynił się również historyk żydowski, chyba najbardziej tutaj wśród tych imion poprzednich znany Józef Flawiusz i zwróćcie uwagę, że też przywołuje go jako trzeciego, gdyż jest on w historii kolejnym trzecim, to znaczy najpierw był ten Lis Arysteusza, potem po jakichś kolejnych stu latach był Filon Aleksandryjski i potem kolejny młodszy od niego Józef Flawiusz, który, który również w podobny sposób wypowiadał się o Septuagincie. I dalej na temat ewolucji nazwy. Septuaginta, czyli informacja o 70. Zwróćcie uwagę, że już nawet nie 72, prawda? Bo list Arysteusza mówi o 72. Ale szybko to się jakby obcięło do 70, zaokrągliło. Czyli jest to informacja o 70 tłumaczach i dotyczyła ona najpierw samego pięcioksiągu. I ten pięcioksiąg jest przez badaczy niektórych używa, nazywany septuagintą właściwą albo septuagintą pierwotną. To była ta faktyczna septuaginta. Nie? To wiemy z listu Arysteusza o tych 70. No i to... Wiadomo, że, że, że jest jasne, dlaczego przylgnęła właśnie do tego pięcioksiągu, y, Czyli taka septuaginta właściwa czy pierwotna. A potem nazwa brzmiąca po, prosto, po prostu 70 tłumaczy. Ja, na przykład, dopiero zajmując się tym tematem, teraz dla potrzeb naszego dzisiejszego spotkania, nigdy wcześniej nie słyszałem w ogóle takiego określenia. Że przez setki lat. Y, Mówiło się na to, o czym my dzisiaj tutaj mówimy, 70 tłumaczy, używając tych dwóch, tych dwóch słów. Nie łacińskiego septuaginta, Łacińska, łacina nie była wtedy jeszcze powszechna. Mówiło się, 70 tłumaczy. I ta nazwa została rozciągnięta na inne późniejsze księgi zbioru żydowskich pism greckich. I teraz znowu mamy przerwę czasową, aby jeszcze potem do europejskich języków nowożytnych wejść już w łacińskiej wersji nie 70 tłumaczy, tylko po prostu Septuaginta. I teraz uwaga: w niektórych językach w liczbie mnogiej. A w niektórych w liczbie pojedynczej. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj na to patrzyli, to na przykład w niektórych językach się mówiło, słuchaj, idę poczytać sobie Septuaginty. Nie Septuaginta. Idę sobie poczytać Septuaginty. O, popatrz, to są Septuaginty. Czyli w niektórych językach nowo nowożytnych europejskich, chociaż jest to wprost z łaciny, to, to słowo było używane. W liczbie mnogiej albo w liczbie pojedynczej, co sugeruje, że raz się odnosiło do tłumaczy, a raz do ksiąg. Piąte pytanie. Jakie jest miejsce powstania Septuaginty? Mówiliśmy już o tym, ale celowo tutaj stosuję powtórzenia, aby z różnych stron to naświetlić i abyście to zapamiętali. Tym miejscem jest Aleksandria. W początkach powstania Septuaginty Aleksandria należała do najważniejszych ośrodków kultury w basenie Morza Śródziemnego. I tu no, nowa informacja, a diaspora żydowska należała do najsilniejszych poza Izraelem. Ja jeszcze za chwilę będę też podawał dane dotyczące diaspory żydowskiej i w ogóle ilości Żydów w Cesarstwie Rzymskim. I są to y, informacje zaskakujące, ale... Te informacje już też były podawane tutaj w naszych wykładach dotyczących objawienia Jana. I teraz bardzo ważna informacja. Otóż Król Egiptu, Ptolemeusz II, nadał Żydom niemal, niemal autonomię dla tych Żydów, którzy żyli w Aleksandrii. Niemal autonomię wewnętrzną w jego królestwie. I teraz uwaga. Dlatego przetłumaczenie ich prawa, pięcioksiągu, według którego oni żyli, bo jeżeli mieli autonomię, to w ramach tego prawa żyli, na język powszechnie zrozumiały w Aleksandrii było niezbędne. Rozumiecie ten powód? Czyli powtórzę, prawo, według którego żyli Żydzi, na co pozwolił im król Ptolemeusz. W ramach autonomii dla Żydów musiało być zrozumiałe również dla urzędników królewskich. To chyba jasne. Ponadto, wobec zmniejszającej się znajomości języka hebrajskiego wśród Żydów, pięcioksiąg po grecku był Żydom niezbędny do celów liturgicznych w licznych synagogach, jakie funkcjonowały w tym rejonie. Prawdopodobnie chęć króla do posiadania w swojej bibliotece aleksandryjskiej wszystkich znaczących dzieł świata szła w tym samym kierunku, również co dążenia Żydów, czyli oprócz powodów praktycznych, również powody związane z wyposażeniem aleksandryjskiej biblioteki. No i jesteśmy już po półmetku, jakie było znaczenie Septuaginty przed Chrystusem. W niedługim czasie po dołączeniu do tłumaczenia Pięcioksiągu również tłumaczeń proroków i pism, tak? w niedługim czasie, po tym jak ten Pięcioksiąg został przetłumaczony, do tego zostały dołączone tłumaczenia innych, pozostałych ksiąg y, żydowskich, pism żydowskich w języku y, przetłumaczonych na Grekę, Septuaginta rozlała się po całym terytorium Morza Śródziemnego. I co ciekawe i niezwykle ważne, nie miałem o tym pojęcia. Pisma stricte religijne, czyli dotyczące bóstw innych narodów, dlatego że każdy naród, który wchodził w skład cesarstwa rzymskiego, jak również wielkie narody żyjące poza cesarstwem i tutaj pierwszy na usta się ciśnie Babilon właśnie, każde miały swoje księgi. Nazwijmy je święte albo księgi, które Dotyczyły ich bogów. I te pisma stricte religijne w tych, w tych, w tych u tych wszystkich narodów pozostawały wyłącznie w językach narodowych. Właśnie wspomniany Babilon czy Egipt. I teraz zobaczcie tą niesamowitą różnicę. W przypadku Boga Izraela, tuż przed przyjściem Jezusa. Treści Biblii hebrajskiej były szeroko znane w całym Imperium Rzymskim. Widzicie różnicę? W sposób szczególny torując drogę do zwiastowania Ewangelii, która przecież bazowała na proroctwach hebrajskiej Biblii. A zwiastujący Jezusa apostołowie ciągle się na te proroctwa powoływali. Wystarczy przeczytać kazania. Dziejów apostolskich, albo nawet słynny fragment z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł dwa razy mówi, że Pan Jezus został ukrzyżowany i umarł, i wszystko to według Pism, według pism, pamiętacie to, prawda? Czyli on. on... I również te, te kazania, które mamy zapisane w dziejach apostolskich, one się cały czas odwołują do pism obojętnie, gdzie były zwiastowane. Na przykład tym dostojnikom rzymskim, konsulom, dlaczego Paweł mógł się powoływać na, na to, że według pism to się działo, no, jakich pism? Ktoś może powiedzieć, a co, co mnie obchodzą wasze pisma? Nie, te pisma były powszechnie dostępne. Ci, którzy tego słuchali, w trakcie zwiastowania apostołów, mogli to po prostu sprawdzić. Oczywiście nie każdy przechodzień, ale, ale bardzo wielu z nich mogło to po prostu sprawdzić. Czy zatem rozumiesz teraz, w jakim sensie i w jakim stopniu Septuaginta stała się podstawą do głoszenia Ewangelii w całym starożytnym świecie? Bóg przygotował więc to największe w historii imperium, imperium rzymskie, cały system dróg, jeden język, ale również wszechobecną diasporę żydowską i w końcu nasz dzisiejszy temat, czyli Septuagintę, jako szczególną podwalinę do głoszenia zbawiciela świata. Po grecku. Na podstawie pism żydowskich dostępnych powszechnie po grecku. I na koniec to, co już przed chwilą zapowiadałem, warto jeszcze dodać, że ludność Cesarstwa Rzymskiego w pierwszym wieku naszej ery liczyła ogromną liczbę, jak na tamte czasy, od ostrożnych 35 milionów do nawet 70 milionów obywateli. Nie obywateli w sensie, że ktoś był obywatelem rzymskim, ale ludności, która zamieszkiwała to terytorium. No i teraz dla wielu sensacyjna informacja, że Żydzi stanowili około 10% tej liczby. Z czego większość z nich, czyli w zależności od tego, która z tych liczb jest prawdziwa, czyli od 3 do 5 milionów Żydów żyła w diasporze, czyli poza starożytnym Izraelem, umożliwiając rozsianie Septuaginty po każdym zakątku ówczesnego świata. Żydzi żyli bowiem rozproszeni również poza terytorium Imperium Rzymskiego, a tutaj najbardziej warte odnotowania jest to, co już ze trzy razy powiedziałem czyli w Babilonie. Siódme pytanie. W zasadzie to doszliśmy teraz do, do tej najważniejszej części, żeby, żeby sprawdzić te informacje, które do tej pory przekazałem. Jaki jest skład biblioteki ksiąg, yy, którą nazywamy teraz cały czas Septuagintą? I teraz uwaga, poniższy skład, ten, który zaraz pokażę, można by jeszcze poddawać drobnym wariantom oraz inaczej grupować i nazywać księgi. Ale głównie chodzi teraz o pokazanie, jak liczny to jest zbiór, to jest cel, jakby wybrania przeze mnie tego konkretnego zestawu. Jak liczny to jest zbiór ksiąg, i jak wiele różnych ksiąg i dodatków ten zbiór zawiera dodatków, które przewyższają skład uznanych kanonów Hebrajskiego Starego Testamentu. To właśnie jest najważniejsza w tej liście rzecz, którą za chwilę zobaczycie. Tylko to znaczy właśnie to, że jest tego więcej niż kanon Starego Hebrajskiego Testamentu. Jeszcze raz zaznaczam, że niektóre opisy mogą, mogą Was dziwić, ale jest to jeden ze sposobów, w jaki te księgi, Septuaginty są klasyfikowane w ramach grupy. Więc to, co jest bezsporne, to jest pięcioksiąg, Tora i tutaj używaliśmy również takiego nieustanowionego nigdzie określenia Septuaginta właściwa. Tego dotyczy ta nazwa, od tego się zaczęło. Księga Jozułego, sędziów, ród. I tutaj właśnie jedna z nomenklatur podejścia do tych ksiąg. Pierwsza królewska, która jest de facto pierwszą samuelową, druga królewska, która jest drugą samuelową, trzecia królewska, która jest pierwszą królewską, czwarta królewska, która jest drugą królewską, pierwsza kronik, druga kronik, pierwszy ezdrasz, ezdrasz Nechemiasz, albo drugi ezdrasz, tak, tobiasz. Judyta, i tutaj sobie pozwalam przy niektórych księgach y, pokazać, że y, tutaj Judyta, widzicie ta, to gr to jest język grecki, i tu nie ma pewności. Powiedzmy, że jest 50 na 50, czy Judyta była napisana po grecku czy po hebrajsku i przetłumaczona. Potem Estera z dodatkami, pierwsza machabejska, druga machabejska, która była napisana po grecku, trzecia machabejska, która była napisana po grecku. Psalmy, psalmy Salomona, modlitwa Manassesa, która była napisana po grecku, Hiob, przypowieści, Księga Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości Salomona, Mądrości Syracha, psalmy Salomona, Ozeasz, Amos, Michasz, Joel, Abdiasz, Jonasz, Nachum, Nabakuk, Sofoniasz, Ageusz, Zachariasz, Malachiasz, Izajasz, Jeremiasz, Baruch, Treny, list Jeremiasza, Ezechiel, Daniel z dodatkami i dlatego je wymienię, bo czasami te dodatki są publikowane jako osobne księgi, czyli Księga Zuzanny, Bel i Wąż. Jeden dodatkowy psalm, psalm 151. Dodatkowa po prostu Księga Pieśni, kilkanaście pieśni żydowskich i czwarta Mahabejska, która też została napisana po grecku. Już ósme pytanie. Wpływ Septuaginty na autorów Nowego Testamentu, czyli inaczej, jaki był wpływ Septuaginty na autorów Nowego Testamentu? Otóż był on wielki i można go odnotować w następujących trzech elementach. W terminologii, czyli w tym, jakie słowa były używane, czyli w nazewnictwie rzeczy i pojęć. W frazeologii, a do frazeologii zaliczamy wyrażenia, zwroty, frazy, czyli jeszcze inaczej mówiąc, używanych w danym języku połączeń wielowyrazowych. Czyli, na przykład, żeby oddać coś, co było w oryginale zapisane, używa się funkcjonujących w danym społeczeństwie w danym czasie. Fraz albo zwrotów, na przykład polskie przykłady, lwia część czegoś, prawda? Albo mieć muchy w nosie, wiadomo co to oznacza. Jak oddać kogoś, kto, kto się dąsa, kto, kto jest cały czas nie, niezadowolony. To jest frazeologia, którą można oddać no, zupełnie inne słowa w języku oryginalnym, ale oddając je w, tej, w ten sposób, najszybciej dociera się do. Czytelnika czy do słuchacza. I również w stylu, żebyście wiedzieli o co chodzi, mogą być różne style. Może być styl artystyczny, wzniosły, może być styl urzędowy albo potoczny. I my rozpoznajemy każdy z tych styli. No jak ktoś czyta ustawę, to wie, że to jest styl urzędowy. Nie? Prawie nic tam nie można zrozumieć, ale bardzo blisko to brzmi. A jak on jest potoczny, to, to też łatwo rozpoznać. Artystyczny tym bardziej. I różne z tych styli w tłumaczeniach septuaginty, tak jak to powiedziałem, na samym początku były stosowane i autorzy Nowego Testamentu adaptowali te style do języka greckiego koine i możemy odnaleźć to właśnie w septuagincie. I możemy domniemywać, że septuaginta, mając taką powszechność używania, była powodem, dla, którym, dla którego autorzy Nowego Testamentu zdecydowali się bądź taki styl, bądź taką frazeologię, bądź takie słowa na pojęcia i na rzeczy właśnie zastosować. Jak widać, ten wpływ Septuaginty na autorów Nowego Testamentu jest, jest wielki i jest to niezwykle ważne dla naszej wiedzy o powstaniu tekstu Bożego Słowa Nowego Testamentu. Za chwilę dowiemy się jeszcze nieco więcej o tym, czy autorzy Nowego Testamentu naprawdę cytują Septuagintę, bo na razie mówiliśmy o wpływie i mówiliśmy w jakich on dziedzinach ma miejsce. No to już dziewiąte pytanie i my jeszcze nie zostawimy tak zupełnie tego wpływu na autorów Nowego Testamentu i natomiast Zrobimy to przy okazji właśnie tych dwóch następnych punktów, dwóch ostatnich pytań. Słuchajcie, kończy się okres e, tworzenia się Nowego Testamentu, czyli to jest do końca pierwszego wieku. I teraz, jakie są losy tych pism septuagintych, Septuaginty po napisaniu Nowego Testamentu? Okay? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że Septuaginta już miała ogromne znaczenie dla utorowania drogi. Panu Jezusowi i zwiastowania o Nim, tak? Czyli cesarstwo rzymskie zostało przygotowane do tej wieści poprzez tak szerokie występowanie septuaginty w Cesarstwie Rzymskim. Potem Pan Jezus odnosił się do tego, za chwilę będziemy widzieli, jak. Potem autorzy Nowego Testamentu byli pod wpływem Septuaginty w tych dziedzinach, które wymieniłem, no ale potem to wszystko się kończy, tak? kończy się pierwszy wiek. Jakie są dalsze losy pism Septuaginty po tym y, okresie? Co do dalszych losów Septuaginty, po tym jak przez swoje proroctwa Septuaginta przygotowała starożytny świat na przyjście Jezusa i głoszenie Ewangelii, oraz po tym jak wpłynęła na autorów Nowego Testamentu, należy nadmienić, że od około IV wieku praktyczne znaczenie Septuaginty Znacząco spadło i z następujących powodów. Po powstaniach żydowskich w roku 70, które to powstanie poskutkowało zburzeniem świątyni, i potem po kolejnym, kolejnym powstaniu Bar Kochby w roku 135, nastąpiła wrogość Żydów do wszystkiego, co rzymskie, łącznie z rzymską kulturą której nośnikiem był oczywiście język grecki. Kolejny powód zarzucenia septuaginty przez Żydów już w tym okresie, no w zasadzie II wieku, to przywłaszczenie sobie, wyobraźmy sobie, że jest to w cudzysłowie, przywłaszczenie sobie, dlatego że tak to Żydzi widzieli, przywłaszczenie sobie septuaginty przez chrześcijaństwo. Zresztą. Spójrzcie, tutaj leży Biblia, która jest nazwana Biblią Pierwszego Kościoła. I połowa tej Biblii, czyli Stary Testament, symbolicznie połowa, lwia część, <grych> używając właśnie tego związku frazeologicznego, jest Septuagintą. I w związku z tym, że była ona właśnie powszechnie używana przez Kościół, Żydzi twierdzili, że chrześcijanie, ta sekta, Przywłaszczyła sobie tą księgę, które to chrześcijaństwo po edyktach mediolańskich, czyli po roku 312, a szczególnie po 325, szybko wypychało Żydów z instytucjonalnego kościoła stworzonego przez Imperium Rzymskie i tak wraz z rozwojem judaizmu rabinicznego, bo tutaj wprowadzam nowe pojęcie, a kiedy. Za, e, e, Judaizm rabiniczny zaczął się rozwijać wtedy, kiedy Żydzi stracili świątynię, nie mogli prowadzić swoich obrzędów i sprawować swojej religii w tym najważniejszym miejscu. Byli rozproszeni i musiało powstać coś, co zastąpiło tą możliwość funkcjonowania w związku ze świątynią i odwiedzaniem Jerozolimy w związku ze świętami. I w ten sposób powstał najogólniej mówiąc, bo oczywiście ktoś mógłby z różnych stron y, inaczej opowiedzieć to co ja teraz opowiadam ale powstał właśnie judaizm rabiniczny y, po rozproszeniu żydów wśród narodów i Żydzi odrzucili Septuagintę jako wrogą i niemal pochodzącą od złego i postanowili wrócić do języków oryginalnych rozwijając tekst masorecki Masorecki, o którym jeszcze za chwilę już drugi raz go wspominam, ale też powiedziałem, że jeszcze o nim wspomnę tak, żebyście wiedzieli ci, którzy nie wiedzą o co chodzi. No dobrze, czyli mamy dwa powody, dla których Żydzi odrzucili Septuagintę, tak? Bo po grecku a grecki to od Rzymu, a Rzym nas dwa razy pobił, zniszczył nas nam świątynię, rozproszył nas a poza tym ta sekta, chrześcijanie, przejęli naszą Biblię. Nie? Uznają za mesjasza ktoś, kogoś, kto, kto nie jest mesjaszem. I dlatego Żydzi to odrzucili, tym bardziej, że ten kościół instytucjonalny rzymski wypchnął Żydów bardzo szybko z tej instytucji. Ale niedługo potem również ci chrześcijanie, którzy niby zawłaszczyli tą septuagintę, również ją porzucili. A porzucili ją dlatego, że rozwijająca się instytucja Kościoła rzymskiego przeszła na bardziej zrozumiałą na zachodzie łacinę. A konkretnie na tak zwaną Vulgate Hieronima, czyli łacińskie tłumaczenie ksiąg Starego i Nowego Testamentu właśnie od około roku 400. Tak więc od tego czasu Septuaginta straciła na, znaczenie, na, na, na znaczeniu na wiele setek lat. A jej odrodzenie, odrodzenie jej znaczenia nastąpi znowu, ale stopniowo, w renesansie i reformacji, a potem w XIX i XX wieku, a szczególnie współcześnie po odkryciach zwojów w Kumran w 1947 roku. Tak więc to jest podsumowanie tego punktu. Tak więc w starożytności kariera Septuaginty trwała około 500 lat. To jest łatwe do zapamiętania. Od momentu powstania do utraty jakby znaczenia septuaginty to było 500 lat, z czego połowę wśród Żydów. To znaczy, zaczęło się od popularności wśród Żydów i ona trwała około 250-300 lat, po czym Żydzi ją odrzucili. Ona się stała niezwykle popularna w kościele, natomiast potem również kościół ją w dużej mierze porzucił. Po czym jej znaczenie spadło, czyli po tych 500 latach i powtórzę to jeszcze raz, większe zainteresowanie nią wróciło w czasach nowożytnych oraz współcześnie. I teraz to jest taka właściwie wstawka, bo nie wiedziałem, do którego punktu to tak naprawdę dołączyć, ale dopiero teraz, jak mamy trochę więcej wiedzy, to, to pewne przybliżenie, o co chodzi w tych tekstach masoreckich, ma chyba największy sens. Otóż jest to obiecany powrót do tekstu masoreckiego, Biblii hebrajskiej. I są to bardzo ważne informacje, przynajmniej tak mi się wydaje. Zgodnie z obietnicą, powracamy teraz na chwilę do tego hebrajskiego tekstu masoreckiego który jest nam potrzebny, do czego właśnie on jest nam potrzebny? Do zrozumienia zarówno znaczenia septuaginty, jak i powodów jej utraty znaczenia. Oto krótka historia o tym, dlaczego i po co jest tekst masorecki. I w zasadzie większość tej informacji wy już macie, także kolejny raz porządkujemy. Otóż przed Jezusem i w trakcie służby Jezusa na ziemi istniała świątynia w Jerozolimie. Nie? Czyli... To był ośrodek języka hebrajskiego, ośrodek również tekstu hebrajskiego i kultury hebrajskiej. Chociaż już od roku, chociaż już od 200 lat równolegle, Septuaginta, czyli pisma żydowskie po grecku, funkcjonowały również w starożytnym świecie. I tak jak już wspominałem, po zburzeniu świątyni w 70 roku i uznaniu przez Żydów Septuaginty za Biblię Chrześcijan, a nie ich Biblię, Żydzi powrócili do tekstów w języku hebrajskim. To jest zrozumiałe, prawda? Dlaczego i, i, i kiedy. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma już tego ośrodka. Nie ma już tego ośrodka kultury, nie ma świątyni. Żydom praktycznie nie wolno mieszkać w Jerozolimie. Oni są rozsiani po miejscach, gdzie mówi się w innych językach. Żydzi powrócili do tekstów w języku hebrajskim. Tu jednak czekał ich oczywisty problem, dlatego że języki semickie, do których należy hebrajski, ale również tym cechuje się język aramejski, używały wyłącznie spółgłosek. Wyłącznie z półgłosek, A znaczenie i wymowa konkretnych słów zapisanych wyłącznie z półgłoskami były po prostu znane ludziom, którzy tego języka używali na co dzień. Czyli dzisiaj moglibyśmy powiedzieć taki skrótowy zapis, ale nikt nie miał problemu z czytaniem tego, dlatego że wszyscy wiedzą, jak należy to. Co to znaczy, słowo zapisane z półgłoskami, to konkretne słowo, co ono znaczy i jak go należy. Wymawiać. Ale teraz, czyli po tym jak, jak Żydzi się rozproszyli, jak nie było świątyni, e, żyli wśród innych języków, e, gdy tak niewielu znało w praktyce i dobrze hebrajski, zaistniała potrzeba wymyślenia systemu opisu tego tekstu hebrajskiego, zapisanego oryginalnie wyłącznie z półgłaskami, który to system, akurat oni używali takich znaczników, ujednoliciłby znaczenie słów, które są zapisane tylko tymi spółgłoskami, i ich wymowę. Zrozumiałe to jest? I słuchajcie, prace nad tym trwały od VII do X wieku. I robili to ludzie nazywani masoretami, i oni mieli tam różne funkcje. Nie będę tego rozwijał, bo, bo to nie jest istotne dla, dla tego naszego dzisiejszego tematu. Ale teraz ostatecznie zostały opracowane kompletne, kompletne zestawy pism żydowskich i teraz taki naj, najpełniejsi świadkowie tego okresu to właśnie to, co widzicie na, na ekranie, czyli kodeks leningradzki z około 1000 roku i kodeks alepo z roku 920. To są datowane, ten Leningradzki nawet na 1009 konkretnie. I teraz moi drodzy, najciekawsze. Gdy z dzisiejszego punktu widzenia bierzemy fragmenty Nowego Testamentu, gdzie Nowy Testament cytuje Stary Testament w wypowiedziach Jezusa albo w listach apostołów i porównamy taki cytat z Septuagintą z jednej strony i z tekstem masoreckim z drugiej strony. To wiele razy, nie zawsze, ale wiele razy widać gołym okiem, że cytat w Nowym Testamencie jest bliższy albo niemal identyczny z tym, jak zostało to przetłumaczone na Grekę w Septuagincie. Chodzi o słowa, zwroty i styl. Jest bliższy y, Septuaginty niż tekstu masoreckiego. No i teraz. Nie wiem komu z Was się narzuciło w związku z tym takie pytanie, czy zatem Jezus i apostołowie cytowali Septuagintę? To jest uzasadnione pytanie, prawda? No i teraz ja uważam, że to jest przynajmniej moja sugestia, żebyśmy bardzo uważali z takim kardynalnym stwierdzeniem. Można powiedzieć, że w jakimś sensie tak. W jakimś sensie Pan Jezus i apostołowie cytowali Septuagintę, w tym sensie, że. To, jak formułowali te odniesienia do Starego Testamentu w tych trzech elementach, czyli w słownictwie, frazeologii i stylu, są w wielu miejscach, niektórzy mówią o 300 miejscach, na przykład w niektórych przypadkach się mówi, że Pan Jezus uczynił to 90 razy. Czyli można powiedzieć, że tak, w jakimś sensie można powiedzieć, wskazać na Septuagintę, że Pan Jezus czy apostołowie ją cytowali i dlatego świadczy to o wielkim wpływie Septuaginty na świat współczesny Jezusowi. Świadczy to też o wpływie Septuaginty na Nowy Testament i na co? Na akceptację przez Jezusa dla konkretnych fragmentów Septuaginty w dziedzinie oddania tekstu hebrajskiego. No i teraz bardzo ważne, bo to jest jedyny taki tutaj w trakcie tego całego mojego materiału to jest takie jedyne zderzenie, można powiedzieć, przestroga ewentualnie. Czy zatem Jezus uczynił w ten sposób, że jeżeli możemy powiedzieć, że w jakiś sensie. Cytował Septuagintę? Czy zatem Jezus uczynił w ten sposób całą Septuagintę natchnioną? To jest chyba dobre pytanie, nie? <grym> Oczywiście, że nie. Nic z tych rzeczy. Fakt, że niektóre cytaty Jezusa i apostołów ze Starego Testamentu są bliższe słowom, zwrotom i stylowi Septuaginty niż słowom, zwrotom i stylowi tekstów masoreckich, nie, może, nie można rozciągać na to, że wszystkie księgi Popularnie nazwane Septuagintą, i zwyczajowo wrzucane w historii do jednego worka pod nazwą Septuaginta, są grupowo natchnione. Nie? Czyli nie można tak powiedzieć w sensie, że na przykład, jeżeli Pan Jezus cytuje coś z Księgi Psalmów, a ta Księga Psalmów leży w tym samym worku co czwarta Machabejska, albo nawet pierwsza Machabejska. To nie możemy podciągać tej, tej, tej machabejskiej do natchnienia księgi psalmów, tylko dlatego, że ona leżała w jednym worku, po prostu z tą księgą. A tą pierwszą, czyli Księgę Psalmów, Pan Jezus zacytował w formie bardzo zbliżonej do tego, jak tłumacze Septuaginty ją przetłumaczyli. I oczywiście tak, jak to powiedziałem, znaczy odwrotnie, czyli tak, że, że właśnie cytując septuagintę, Pan Jezus jakby uświęca i czyni natchnioną całą tą grupę ksiąg, tak próbują to interpretować ci, którzy w ten sposób chcą, no dajmy na to tą pierwszą machabejską, chcą uczynić natchnioną wraz z doktrynami, które oni z tej księgi wyciągają. No, to, tak jak powiedziałem, to jest jeden, ale mam nadzieję, że praktyczny wniosek z tego materiału dotyczący stricte czasów współczesnych i tego, jak Septuagintę traktujemy. No dobrze, i to już ostatnie dziesiąte pytanie teraz jak zachowała się Septuaginta materialnie do naszych czasów? Co do spuścizny, co do spuścizny materialnej po Septuagincie? To zachowała się, czyli mamy w dyspozycji około 1500 rękopisów, z czego najstarszy, to jest naprawdę niesamowite, jest z II wieku przed naszej ery, czyli bardzo niedługo po jej powstaniu. Zanim wspomnę o wyświetlanej na ekranie heksapli Orygenesa, Należy jeszcze raz wrzucić, wrócić do wątku utraty przez Septuagintę znaczenia po tym, jak Żydzi odrzucili ją z powodów politycznych, kulturowych i religijnych, o których wspominałem już dwa razy, więc nie będę o nich wspominał. Otóż, gdy Żydzi odrzucili Septuagintę jako Biblię chrześcijan, słuchajcie, co oni zrobili? No nie wolno czytać Septuagintę, ale oni i tak nie mieli, nie, nie mieli tych hebrajskich, prawda, y, odpowiednio oznaczonych, no i co oni mieli czytać? Czyli po odrzuceniu Septuaginty, Żydzi w pośpiechu zlecili nowe tłumaczenia na język grecki. Były to m.in. przekłady Akwilii, Symmachosa, Teodocjana, i poziom tych tłumaczeń był znacznie niższy niż poziom tłumaczenia Septuaginty, a miejscami były one wręcz trudne do zrozumienia dla ludzi mówiących tylko po grecku ale Orygenes zestawiając Septuagintę z innymi tłumaczeniami ugruntował jej wartość i również zachował dla potomnych. Owa Hexapla, bo o niej teraz cały czas mówię, dzieło Orygenesa z lat 230-240 naszej ery było poliglotą. Mam nadzieję, że większość z nas wie, co to jest poliglota, czyli jak sama nazwa wskazuje, książka, która zawiera treści, te same treści w różnych językach. I hek Heksapla zawiera sześć kolumn. Jedna kolumna to tekst hebrajski, druga to tekst hebrajski napisany greckimi literami, no, czyli jak gdyby nadanie dźwięku y, temu tekstowi hebrajskiemu y, y, literami greckimi. A potem cztery różne tłumaczenia na język grecki, i w tym jednym z tych czterech była właśnie Septuaginta. I teraz zwróćcie uwagę, że na slajdzie widać właśnie tym szarym tekstem opis tych sześciu kolumn, to znaczy autorów tych tłumaczeń, również wyżej jako drugi hebrajski napisany greckimi literami i tekst stricte hebrajski. To była i już pamiętacie, mam nadzieję, z, z tego, co powiedziałem, co ona dała. Ona zestawiła jakość tłumaczenia Septuaginty z tymi pośpiesznymi pośmiesz, tłumaczeniami na język grecki, które powstały w czasie, kiedy Żydzi rezygnowali z Septuaginty, z powodów, które już doskonale znacie. Idziemy dalej w czasie. I tutaj widzicie, jakie to są, to, to są mniej więcej lata. Potem ostały się do naszych czasów niesamowite pergaminowe kodeksy w formie książki, bo na tym polega kodeks, z IV i V wieku, czyli słynne kodeksy synajski, tam macie, na jakie okres one są datowane, 330-360, kodeks watykański, generalnie na IV wiek naszej ery oraz kodeks aleksandryjski datowany na lata 400-440. Które oprócz Septuaginty, w każdym z tych kodeksów Septuaginta występuje w nieco innym składzie. Słuchajcie, to też nam pokazuje, że o ile nazwą Septuaginta się nazywa pewną grupę tych ksiąg, to tak naprawdę w tych trzech kodeksach, w każdym z nich ona ma inny skład. Dlatego pamiętacie pierwsza rzecz, czym Septuaginta nie jest, nie jest jedną rzeczą. Nie jest żadną całością. I to choćby pokazują składy Septuaginty zamieszczone w tych kodeksach. I oczywiście każdy z tych kodeksów, oprócz Septuaginty, zawiera również grecki Nowy Testament, zawsze w pełnym składzie, ale z niektórymi dodatkami. Potem kolejne w zachowaniu Septuaginty to była poliglota kompluteńska, czyli to już jest epoka druku. Gdzie Septuaginta została wydana m.in. w jej składzie, przygotował to Cisneros, ale nie będziemy teraz tylko, zapamiętajcie, że tam jest również Septuaginta, natomiast w naszym wykładzie, który jest na naszym kanale dotyczącym tekstu z receptus, poliglota kompluteńska jest omówiona dużo dokładniej i ona jest w kontekście całości, tam można o niej posłuchać. No i teraz przeskoczyliśmy, pamiętacie, te 1500 zwojów, Orygenes, Kodeksy, ta poliglota kompluteńska i teraz wylądowaliśmy w czasach współczesnych. Współcześnie największym przykładem trwania tekstu Septuaginty jest zebrana i wydana w 1935 roku w Stuttgarcie Septuaginta Alfreda Ralfsa. To jest to, do czego się współcześni odnoszą. No i obecnie mnożą się również tłumaczenia septuaginty na języki narodowe, a w przypadku języka polskiego jest to tłumaczenie księdza popowskiego. Przyznam się, że kupiłem to właśnie w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem, także tutaj jest ta septuaginta przetłumaczona na język polski i skład tych ksiąg jest praktycznie tożsamy z tym składem, który ja Wam podawałem. Są trochę różnice w nazewnictwie i w tym, co jest do czego włączone, ale jest to ten skład. Nie? I drugim tłumaczeniem na język polski Septuaginty jest to, co żeśmy już tutaj przywoływali, czyli Biblia pierwszego kościoła. Tutaj znajduje się Stary Testament Septuaginta, ale oczywiście ten ksiąg jest mniej niż tutaj, bo tutaj już jest użyta kanoniczność, kanoniczość, czy kanoniczność kościoła, który to wydał, czyli kościoła katolickiego i oczywiście Nowy Testament. Czyli dodajemy do tego Trzecie dzieło księdza Popowskiego, czyli Septuaginta, ale interlinia, czyli mamy tekst grecki, pod którym jest tekst polski. Kolejne tłumaczenia Starego Testamentu na języki narodowe częściej uwzględniają nie tylko Biblię hebrajską w języku oryginalnym, ale posiłkuje się również Septuagintą. To był ten jeden z powodów, który tam podawałem na samym początku. Dlaczego musimy wiedzieć coś o Septuagincie? Bo, bo w tej chwili, na przykład, jak bierzemy Biblię pastora Zaręby, i tam czytamy te jego wstępy. Jak on podchodzi do tłumaczenia, to on tam mówi, że on tłumaczy bezpośrednio z języka hebrajskiego, z, z, z języka hebrajskiego. natomiast on mówi, że ma pewne powody, które tam są podane, to się, to się nazywa kryteria. On je ujawnia te kryteria kiedy on zagląda do Septuaginty i kiedy decyduje, żeby w Starym Testamencie przetłumaczyć coś nie z hebrajskiego, ale z greckiego, czyli z Septuaginty, o której dzisiaj mówimy. I dlatego Septuaginta jest również ważna i powinniśmy o niej coś wiedzieć. No dobrze, no to zakończyliśmy, a teraz zobaczymy, czy te odpowiedzi na 10 pytań pozwoliły ci, mnie wcześniej, Lepiej zrozumieć ten skrót treści z początku materiału. Czyli ja po prostu w tej chwili to zajmie jeszcze półtorej minuty. Zacytuję jeszcze raz ten skrót, który był na początku. Czyli co? Septuaginta to zbiór wielu starożytnych pism żydowskich, które zostały przetłumaczone na język grecki, z języka hebrajskiego i aramejskiego, w których one powstały, oraz takie, które zostały napisane od razu po grecku. Proces ich tłumaczenia lub pisania przebiegał przez około 350 lat, od roku minus 250 do plus 100 w Aleksandrii w Egipcie i w jej okolicach. Większość tego zbioru stanowi Biblia hebrajska, którą dziś nazywamy Starym Testamentem oraz inne pisma. Nazwa Septuaginta została zaczerpnięta z pewnej legendy dotyczącej jej tłumaczenia, ewoluowała w czasie, a w tej prostej formie Septuaginta jest stosunkowo. Nowa. Kto? Nie wiemy, kto przetłumaczył te pisma na język grecki lub kto je już po grecku napisał, ale okres tworzenia zbioru jest tak długi, że robiło to z pewnością kilkanaście pokoleń tłumaczy i autorów. Po co? Septuaginta powstała z kilku powodów. Podboje Aleksandra Wielkiego uczyniły język grecki najpopularniejszym językiem mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, a Żydzi, szczególnie ci w Aleksandrii, byli zainteresowani tłumaczeniem swoich pism na język grecki, gdyż potrzebowali ich do celów, i tu uwaga, prawnych, liturgicznych i w celu wzmocnienia znaczenia swojej kultury, tym bardziej, że sami coraz częściej nie mówili już po hebrajsku. Dlaczego mamy coś wiedzieć o Septuagincie? Dlatego, że Septuaginta udostępniła i interpretowała Biblię Hebrajską Żydom i Poganom współczesnym Jezusowi i położyła fundament pod głoszenie Ewangelii całemu ówczesnemu światu. Septuaginta silnie wpłynęła na autorów Nowego Testamentu. Septuaginta wpływa i to coraz bardziej na dzisiejszych tłumaczy Starego Testamentu. Wspomagając tłumaczenie z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego i aramejskiego. Dziękuję.